A skrzynki grupy tak ładnie szkodzą.
zaczniemy tańczyć. No i zobacz, co zrobię z kółeczki. No, no. Tu zaśpiewamy sobie hej na krakowskim rytmie. Proszę bardzo. Thank you.
ci i ryby głosu nie mają, a nasze... Co to znaczy być dorosłym? Tak przed momencik zanurzmy się. Co to znaczy być dorosłym? To znaczy być dużo, czekaj już chwileczkę. No, Agnieszka pierwsza. Tego być dużo. Ale pan zdaniem, co to znaczy być dorosłym? Co ty, Agnieszko, powiedziałaś mi się? Żeby być dużo. Piotr. Żeby też chodzić do pracy. Można, pisze pana mówię. Powiedz Ani, co to znaczy być dorosłym? To znaczy być takim... Się pracuje, można gotować obiady różne i zaprowadzać na przykład dzieci do przedszkola czy do szkoły. Asiu, powiedz, jak to się, na czym polega dorosłość? Co dorośli mogą robić? Zająć mamę. Kto się ma powiedzieć? Jak już dziecko dorosłe, no to gotuje to mamy obiad. Proszę, napalić. Co to znaczy być dorosłym? No pomyśl sobie przez chwilę, że mamusie wyobraź sobie, co mamusia może robić, a dzieci nie robią tego. Mama nie. Chodzisz na balę sobie w drodze. Chodzi na balę, proszę. Można. Na tarczy. Teraz muszę iść.
się marzy? Moja mama. Ale tak szybko. Agnieszko, ja. Moja mama chce mieć kwiaty. Kwiaty czy kwiata? Kwiaty. Kwiaty, śliczne marzenie, prawda? Moja mama chce być, moja mama ma chce być dla mnie to przerwy grzeczny. Tak, tak. Moja mama chce mieć ładną skierkę. A proszę? Moja mama marzy, żeby miała jedno domek na drugim. A na razie o czym mama marzy? Moja mama marzy, aby nie chodzić teraz do pracy. A na tarcie, o czym twoja mamusia marzy? Jak myślisz? Moja mama marzy... Thank you.